Witajcie, traderzy. Po tym, jak indeksy amerykańskie, o których opowiadałem Wam w ostatnim filmie, zrealizowały dokładnie scenariusz, który opisywałem, że się go boję, to znaczy rozjechanie tej strefy nie bez jakiegokolwiek sygnału, dzisiaj przyjrzymy się surowcom. Cześć, ja jestem Hiri, jestem analitykiem grupy Gambitu Tradera, na którą serdecznie Was zapraszam i zacznijmy omawianie od nadgazu. Nadgaz po ostrym zjeździe, którym był kolejnym z rzędu już jego żartobliwym dowcipem po wyjściu górą tutaj z tej konsolidacji, gdzie spodziewaliśmy się już dalszych wzrostów, wpadł w kolejną konsolidację w strefie popytowej, którą wyznaczaliśmy sobie tutaj. Ta strefa wynika z tych dołków. No i nadgaz przez dłuższy czas tam przebywał. Generalnie przebywał tam, robiąc dowcip za dowcipem, ponieważ jak porównamy sobie strukturę wykresów różnych, gaz na Henry Hubie, na Capitalcomie, czy też na spocie, który ja używam najczęściej do analizy, to ta struktura wyglądała zupełnie inaczej, co bardzo utrudniało analizę tego gazu. Do tego dochodziły do rolowania, które w trakcie się wydarzały, co tym bardziej utrudniało handel na tym walorze. Teraz jednak gaz nam zrobił się bardzo grzeczny i dał nam okazję pohandlować go, ponieważ od tego miejsca dostaliśmy bardzo fajny, czytelny ruch w górę. Tak? Tu mieliśmy wejście nasze. Tutaj chyba zabrakło do ponownego wjazdu, żebyśmy mogli dołożyć do pozycji, ale tutaj już taka okazja się zdarzyła. I teraz z tych pozycji wychodzimy na long, ponieważ dojechaliśmy do globalnej, takiej mocniejszej strefy oporowej, która broni nam tego swingu w dół. Najmocniejsze miejsce to jest zaznaczone na różowo. I ja nie lubię handlować, nie lubię zajmować pozycji nawet tak blisko stref oporowych, no bo przeczę sam sobie, tak? Zajmuję pozycję long, tuż nad sobą mam strefę, która ma wywołać opór, ma podaż, ma wywołać spadek. No i zobaczmy, jak tutaj to wyglądało. Dostaliśmy wejście w najmocniejsze poziomy tej strefy, to jest na wykresie spotowym 2, 4, 3, 7 i sygnał spadkowy, który obecnie jest testowany. No, jeżeli dostaniemy tutaj porządny sygnał, a sygnałem dla mnie będzie po takim tym, popatrzmy sobie tutaj, tak naprawdę tutaj łamanie tych dołków na początek, przynajmniej tego poziomu, no to wtedy będzie można zacząć myśleć o handlu tego waloru w dół. Dlaczego w dół i dlaczego nie jeszcze jedna ważna rzecz, o której musicie pamiętać. Maj i czerwiec to nie są sezonowo miesiące, które wspierają ceny gazu. Zapasy nadal pozostają mimo ostatnich tam wyników, pozostają na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Więc otoczenie mamy podażowe. Tylko jedna rzecz i o tym musicie, proszę Was, pamiętajcie. 23 maja będzie na gazie kolejne rolowanie. Na razie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie ono dodatnie. Nie wchodzą w szczegóły, jeżeli ktoś trzyma longi i będzie dodatnie rolowanie, no to dostanie, jego konto zostanie obciążone minusem. To rolowanie zapowiadało się gigantyczne, obecnie zapowiada się już troszkę mniej, ale i tak za tydzień, tak na ten moment cena otworzy nam się gdzieś tutaj taką luką. I jeżeli ta cena otworzy mi się luką w tej strefie podażowej, no to ja będę szukał okazji na dołączenie się na albo domknięcie luki, albo jeszcze dalszy zjazd w dół. Oczywiście to wszystko pamiętajcie, jeżeli na razie rynek, mimo tego sygnału, który dostaliśmy na interwale 4-godzinowym, na razie rynek rośnie, pamiętajmy tylko o rolowaniu, warto przed nim zamknąć longi, które mamy w zysku, a nawet u nas na grupie robimy czasami handel dwubiegunowy, robimy przed rolowaniami, otwieramy pozycje przeciwstawne short, albo w momencie, kiedy rolowanie jest dodatnie, dostajemy, mając pozycję short, dostajemy bonus do naszego konta wynikający z różnicy w otwarciu ceny. Także taki jest plan na nadgaz. Teraz popatrzmy sobie na palat. Palat
Długoterminowy, mocny trend spadkowy. Tutaj z wyraźną linią wsparcia. I przechodząc już do czasów współczesnych, wiedząc, że mamy bardzo mocny trend spadkowy za plecami, tutaj wyznaczaliśmy sobie grupę, dużą strefę popytową, która została zaliczona i dała nam wyjazd. Nawet podwójny, jak widzicie. Ale no nadal chcemy to patrzeć na palat w dół. Nadal nie mamy przesłanek, żeby patrzeć na niego do góry i handel jakiś dłuższy na podprąd no nie jest czymś, co wam doradzał. Tutaj w tej strefie podażowej, która jest wyznaczona, którą dwa razy już zahaczyliśmy, jak widzicie, jest najsilniejsze miejsce, na którym ja czekam na palat. Ono się zaczyna przy 1166 i stąd będę próbował łapać short. Jeżeli tam dojedziemy, bo cena zaczyna nam się tutaj kotłować w taki dosyć specyficzny sposób, ponieważ ta strefa, zobaczcie sobie, ta strefa nie dała nam wyjazdu tutaj takiego mocnego, jakbym liczył. Dostaliśmy test tego wyjazdu, no i teraz możliwe, że już lecimy po nowy dołek, zgodnie z trendem. Tak? Docelowo ja bym cenę paladu chciał zobaczyć tutaj, 580. No docelowo oczywiście, to może się wydarzyć lub nie, ale tutaj będzie bardzo fajne miejsce, żeby spróbować łapać jakieś odreagowanie, bądź być może nawet zmianę trendu. To miejsce też jest w porządku, po prostu to uważam, że jest lepsze. Także tak to wygląda na paladzie i palad teraz wyrysował nam bardzo fajną strukturę. Tutaj, skoro wjechaliśmy drugi raz w tą strefę popytową, no to zobaczcie, jak to pięknie wygląda tutaj. No przecież impuls, korekta, strefa, wyjście, korekta, przepraszam was tutaj, o, tak to powinno wyglądać i tak to powinno wyglądać, dokładnie, tak? I mamy dwa, jedno pierwsze wejście tutaj i teraz mamy tutaj w tej strefie, tą zostawmy, w tej strefie, mamy kolejny sygnał, piękny shakeout, czekać na potwierdzenie, takim potwierdzeniem będzie tutaj wybicie tego poziomu 996 i jeżeli to się potwierdzi, to long zgodnie z trendem po nowy szczyt. Oczywiście pamiętajcie, to jest bardzo ładnie idzie trend, tak, ale w każdą chwilę może być złamany, więc używamy stop lossów, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym jego zmianą. Natomiast no, taka struktura czytelna, bardzo fajna, to do handlu jest czysta przyjemność, tak? Także na ten moment palat obserwujemy sobie już na czysto, wyznaczymy sobie tą strefę. Ona będzie gdzieś tak wyglądać. Mamy w niej wjazd, wyjazd, test. No i teraz tylko czekać na potwierdzenie i kolejny impuls w górę. Taki plan na palat. A teraz przejdźmy do tego setupu na platynie. Setupu, czyli pamiętajcie, coś, co się nadaje do handlu praktycznie już teraz. Więc jako, że mówimy już teraz, to nie będę opowiadał o historii, tylko o tym, gdzie jesteśmy. A jesteśmy w bardzo dużej strefie podażowej, a to, co tutaj widzicie, to jest najsilniejsze miejsce tej strefy. W tą strefę sobie wjechaliśmy dwukrotnie tutaj. Był pierwszy wjazd, korekta, drugi wjazd i kolejna korekta. I cena ma problem z wybiciem się górą z tej strefy, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I zaznaczamy sobie tutaj ten dołek, 1040. I po jego wybiciu trendowym, to znaczy, że nie, że zostanie nam tylko knot świecy, tylko zamknie nam się tam świeca na interwale najlepiej 4-godzinowym. Po takim sygnale, jako że tutaj mamy te świece dosyć puste, klikamy sobie short, dopasowując oczywiście rozmiar pozycji do naszego kapitału, do ryzyka, jakie sobie postanowiliśmy, że możemy podjąć. Stop loss dajemy nad strefę i taki handelek w dół. My na grupie właśnie czekamy i będziemy uskuteczniać. Na grupie przypominam też, na którą was bardzo serdecznie zapraszam. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli te materiały, które dla was szykujemy, wam się podobają, bardzo was proszę, dajcie nam łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli też jest jakiś walor, który byście chcieli, żebym przeanalizował ja dla was, zostawcie w komentarzu pod filmem, na następnym materiale. Jeżeli będzie tych komentarzy się powtarzało, na pewno zrobimy sobie analizę tego, o co nas poprosicie. A tymczasem to wszystko. Trzymajcie się i miłego weekendu.